Na historycznym tzw. Dolnym Rynku stoi bolesławiecki ratusz. Tu krzyżowały się dwa średniowieczne trakty handlowe. Tak zwana główna droga z Lipska do Krakowa oraz drugi z południa na północ, z Lwówka Śląskiego do Szprotawy. Pierwszy budynek ratusza powstał w pierwszej połowie XIV wieku, jednak został spalony podczas najazdu husytów w roku 1429. Drugi, murowany z wieżą, wzniesiono w roku 1432. Najstarsza część dzisiejszego ratusza to dolna kwadratowa kondygnacja wieży z otaczającym ją budynkiem z roku 1432. Jej budowę przypisuje się mistrzom sasko-łużyckim z uwagi na podobieństwo detali kamiennych do ich prac na zachód od Nysy Łużyckiej. Budynek ratuszowy to kompleks czterech zlepionych brył, wyróżniających się różną kubaturą, odmiennym wystrojem i własnymi dachami. Najmniejszy jest budynek północny, trójkondygnacyjny, którego ściany pokrywa dekoracja imitująca boniowanie diamentowe. Posiada od wschodu klatkę schodową, obok której widzimy portal późnogotycki. Dominantą ratusza jest kamienna wieża o podstawie kwadratu, która na wysokości sąsiednich dachów przechodzi w ośmiokątną. Powyżej zegarów znajduje się kamienna galeria, a wieża nakryta jest barokowym hełmem z prześwitem. Trzeci budynek dostawiony do wieży od strony zachodniej posiada reprezentacyjne schody prowadzące na pierwsze piętro. Budynek nakryty jest dachem nasadowym z dekoracją akcentowaną po bokach wazonami. Na południowej fasadzie zamontowany jest zegar słoneczny. Na wschodniej ścianie elewacji znajduje się płyta z piaskowca z 1913 roku z kompozycją figuralną. Przedstawia ona grupę żołnierzy w strojach z epoki napoleońskiej oraz kobietę. Po bokach płyty kamiennej umieszczone są dwie współczesne, poświęcone 25-leciu powrotu do macierzy i pierwszemu burmistrzowi oraz pięciu mieszkańcom Bolesławca poległym w lipcu 1945 roku. Lewa strona zachodniej fasady ratusza to budynek czteroosiowy trójkondygnacyjny z wysokimi łukowymi oknami, których zwieńczenie wznosi się ponad gzyms okapnikowy. Na pierwsze piętro wiodą wspomniane wcześniej reprezentacyjne schody. Prawa strona to budynek o trzech osiach okiennych, dwukondygnacyjny z jednokondygnacyjnym spłaszczonym szczytem o delikatnych spływach, zwieńczony trzema wazami. Najcenniejszą salą bolesławieckiego ratusza jest sala ślubów. Narożne pomieszczenie posiada interesujące sklepienie sieciowo-żebrowe o cyrklowym wyrysie. Jej twórca Wendel Roskopf był uczniem znakomitego mistrza czeskiego Benedykta Rejta, twórcy słynnej sali władysławowskiej na zamku w Pradze. Zastosowane w Bolesławcu rozwiązania techniczno-artystyczne czynią z tej niewielkiej salki miniaturową kopię budowli praskiej. Sala ta pełniła początkowo rolę sali rajców, a następnie gospody ratuszowej. Dziś urozmaiceniem tej sali oprócz unikatowego na Śląsku ożebrowania jest polichromowane współczesne malowidło na ścianie, przedstawiające wątek z życia świętej Jadwigi Śląskiej i jej męża Henryka Brodatego, autorstwa Mieczysława Żołądzia. Drugą salką, której autorstwo przypisuje się Roskopfowi, jest przedsionek do sali ślubów ze skromnym, ozdobionym replikami godeł Polski sklepieniem. Ściany z malowidłami całopostaciowymi, m.in. króla polskiego Bolesława Chrobrego, księcia Bolesława Wysokiego i księcia Bolka I Świdnickiego. Przy ziemiu wieży znajdowało się więzienie. Do dziś zachował się na ścianie napis, który w przełożeniu brzmi: przestrzegaj prawa, niesprawiedliwość jest rzeczą zgubną. Na pierwszym piętrze znajduje się obszerna dzisiejsza sala rajców o wysokich łukowych oknach, nakryta stropem belkowo-kasetonowym.
zapraszamy do zwiedzania ratusza w Bolesławcu.